Witam w kolejnym odcinku serii Recenzja Koni Kolekta. W tym odcinku pokażę Wam recenzję opis tych czterech koni. Zaczniemy od źrebaków. Haflinger. Tak, to jest ogierek Haflinger, kusujący. Jest naprawdę śliczny. Naprawdę ładny. Aczkolwiek się trochę tak giba na bok i czasem się przewraca, ale ma naprawdę śliczny pyszczek. Nie wiem czy... O, naprawdę prześliczny pyszczek, takie uszy ma, bardzo mi się uszy podobają, bo mają te włosy, takie szczegóły, naprawdę. Ogólnie taki śliczny, słodziutki jest. Podobnie jak jego siostrzyczka, która jest jeszcze śliczniejsza, z ogonkiem takim do góry ślicznym, to jest klaczka. Ze strzałką, także uszy ma takie z detalami. Niestety ostrość chyba nie chce się... Ostrość! O, jest. Ma, bo jak widać, takie różne szczegóły i tegoż taki słodziutki pyszczek. Potem jest ogierek, młody ogier. Raz pełnej krwi angielskiej. Według mnie to jest roczniak, bo jest dość duży. Te są malutkie bardzo. I to jest też była parka. Była chyba jeszcze klaczka, właśnie kusująca, ale mi się, czy tam galopująca, ale mi się tak nie podoba, więc wzięłam tego. I jest naprawdę śliczny, kaszczanowaty. Naprawdę bardzo ładny jest. Jeden z lepszych, znaczy z moich ulubionych źrebaków, właśnie z kolekta. I klacz pełnej krwi angielskiej, gniada. Zawsze marzyłam o kary, ale kara z tego co widziałam jest taka czerwona, bo ma czerwony podkład, a ta już ma biały. I tak, jeśli chodzi o model, to jest świetny, tylko też niestety nogi ma gumowe, miękkie i jest pokryta gumą, ale ta guma się nie ściera, więc polecam ją kupić. W tym odcinku to by było na tyle. Z tej serii będą jeszcze dwa, więc do zobaczenia.